Czuł to śnieżek. Hej, co to za zimowe wyprawy? Jedziemy na to nasze mieszkanko. Po co się wybieracie? Mam kupca, prawdopodobnie. Skąd ten kupiec? Znalazłem takie ogłoszonko na klatce. Gościu oferuje od razu gotówkę za mieszkanie. I tyle. Myślę, że spoko opcja. Za chwilę będziemy mieli kasę, tak? I koniec z użeraniem się, z pokazywaniem mieszkania i tak dalej. Kredyt się spłaci i heja. A powiedzcie mi, o jakiej kwocie teraz myślicie? O 55 tysięcy, nie przewiduję tutaj nic innego. Z tego mojego minimum, które mam określone, chcę spłacić hipotekę, chcę spłacić cały kredyt na samochód i jeszcze mieć takie 10-15 tysięcy, bo wiadomo, że tą poduszkę finansową przy niepewnych warunkach mieszkaniowych trzeba mieć. A ile proponuję? Wiesz co, gościu powiedział, że przyjedzie na miejsce, zobaczy, także nie powiedział nic konkretnie przez telefon. 70 tysięcy, które zostałyby po spłacie kredytu, umożliwiłoby rodzinie realizację marzeń. Żonka, mam coś dla ciebie. Ta-dam! Wow! Dziękuję. No ale powiem ci, tanio nie wyglądają. Przejmujesz się? Troszkę. Pozbędziemy się mieszkania. To już takie... Zaczniemy powoli świętowanie. Myślałam, że z miłości. To też.